Wiecie, to jest dom dla ludzi, którzy są zranieni w swoich naturalnych relacjach. My widzimy, jak Kościół i wspólnota jest nieprawdopodobnym uzdrowieniem dla ludzi, którzy w swoim życiu są zranieni w relacjach. Jeśli nie jesteś w jego domu, nie możesz doświadczyć rozświetlenia nawet swojej sytuacji i załamiesz się rzeczami zbyt szybko. A dom Boży ci pokaże, że nie jest tak źle, że z tobą nie jest tak źle i że nie ma tak trudnej i tak ciężkiej okoliczności, której Bóg nie byłby w stanie podnieść, zmienić, uzdrowić. I nawet jeśli wiecie, dwoje ludzi przeżywa trudny moment i trudną chwilę, to jeśli tylko nie zniszczą tego słowami i siebie słowami, są w stanie wyjść z każdej choroby między nimi. Bo tak naprawdę, to jeśli to jest mój dom, ja chcę go chronić, i nawet jeśli coś jest złego, ja chcę to rozwiązać, ale we właściwej postawie. Bo można wiele zniszczyć, kiedy mówimy złe rzeczy. W tym roku powiedzieliśmy sobie, i odkrywaliśmy to w Bogu, że tak naprawdę mówimy o Kościele, kiedy mówimy o. Kościele mówimy o domu i nawet to, co jest piękne, zobaczyłem, że na wielu parafiach pojawiła się również, pojawia się również to hasło, że kościół moim domem. I pomyślałem sobie, że to jest bardzo ciekawe hasło, nie wiem jak będzie ono interpretowane dalej w różnego rodzaju parafiach i przez ludzi, ale myślę, że kiedy spojrzymy na słowo Boże, ono nieprawdopodobnie oddaje charakter Boga, ponieważ w Bożym sercu zawsze było zbudowanie domu. Dlatego od samego początku Biblii. Nazywa siebie ojcem. I wiecie, kiedy mówimy o ojciec, znowu to jest słowo, które dla niektórych jest czymś zupełnie dalekim, tak jak dla mnie. Pamiętam kiedyś jeszcze, kiedy szedłem do pierwszej komunii i była taka piękna pieśń o ojcu. Zawsze się zastanawiałem, co to znaczy. Ponieważ kiedy wyrastałem w domu, gdzie nie było ojca. Nie miałem tego poczucia, jak to jest mieć Ojca. To też troszeczkę mi pomogło odnaleźć w Bogu Ojca, ponieważ potrzeba Ojca istnieje w każdym człowieku i to nie kończy się ta potrzeba, kiedy masz lat 30, 40 czy 50. Ale my potrzebujemy Ojca, kiedy mamy 40, 50, 60, 70 lat i będziemy zawsze potrzebowali Ojca. Ta potrzeba nigdy nie zejdzie. Jezus mówi: Ojcze nasz, który się jest w niebie. Mówi o obrazie bliskości, obrazie zrodzenia i tak naprawdę o obrazie domu. Chciałem wam dzisiaj pokazać troszeczkę tej historii domu ze strony Dawida, dlatego że wydaje mi się, że on jako postać starotestamentowa miała jedyny tak naprawdę obraz Ojca i Boga, który jest tym, który zradza. I kiedy Dawid opisuje dom Boży... Wiecie, Dom Boży opisuje jako świątynię, opisuje jako lud, który się gromadzi, i świątynię nie na zasadzie budynku, ale świątynię na zasadzie miejsca zgromadzenia. I kiedy szedł razem do świątyni, kiedy on chodził i był wychowywany w tradycji żydowskiej, kiedy chodził do świątyni, rozpoznał w niej pewne piękno, i dla niego Bóg nie stanowił pewnego rodzaju religii. Z dogmatami, ale rodzaj życia, który wybrał, który cenił. I opisuje to w wyjątkowy sposób. Jeśli pozwolicie mi poprowadzić chwilę w tym, chciałbym Wam pokazać, jakie miał doświadczenie domu Dawid, jeśli chodzi o świątynię Bożą. O jedno prosiłem Pana, o to zabiegam, abym mógł mieszkać w domu Pana przez wszystkie dni życia mego, by oglądać piękno Pana i by odwiedzać świątynię Jego. O jedno prosiłem, o to zabiegam, aby mógł zawsze być. To jest to, co śpiewaliśmy, aby mógł mieszkać w domu Twym. Wiecie, Dawid wykazywał tutaj niesłychaną świadomość siebie, że jest słaby. I wiedział, że świątynia go trzyma. I on wiedział, że jeśli tylko będę w niej. To będę przechodził różnego rodzaju okresy życia, ale ona mnie utrzyma. Wiecie, żaden człowiek przez wszystkie lata nie jest na tym samym poziomie zaangażowania w życie duchowe przez cały czas. Mamy różne sezony życia. Mamy dzieci, jesteśmy bardziej zaangażowani w wychowanie i cieszymy się, że Bóg jest z nami w tym. Czasami mamy pracę i, i mamy pracę, i pracę, i pracę, i cieszymy się, że Bóg z nami jest, ale mamy pracę. I tak naprawdę wszystko to, co nas angażuje, i nasz umysł, nasza modlitwa, wszystko cokolwiek jest, to jest nasza praca. Mamy różne sezony, kiedy się budujesz, kiedy kup, chcesz kupić mieszkanie, albo kiedy chcesz sprzedać mieszkanie, albo kiedy masz żonę i dopiero się pobraliście. To nagle ona stanowi dla ciebie wyzwanie. I wiecie, każdy człowiek, każdy człowiek przeżywa Boga w jakiś specyficzny sposób. I ty również będziesz miał dni i chwile, kiedy będzie ci trudniej. I Dawid mówi: Modlę się tylko o jedno, żebym tylko zawsze mógł być. Dlatego, że jak tylko będę. To jest szansa, że on do mnie przemówi. Jest szansa, że mnie podźwignie. Jest szansa, że da mi życie. Jest szansa, że jego słowo do mnie dotrze. Jest szansa, że jego duch poruszy mnie i przyciągnie mnie do siebie. Jeśli tylko będę, czasami możesz przyjść i tylko się dociągnąć jako ten na wpół martwy i myślisz sobie, to nie zadziała. Ale Dawid miał również taką świadomość, że jeśli tylko będzie, to jest możliwość, żeby to zadziałało. I wierzcie mi, będą spotkania w Twoim życiu, gdzie nie będziesz nic czuł, nic nie będziesz słyszał, nic nie będziesz jakby rozumiał, ale sam fakt, że jesteś, może Ci pomóc, bo Bóg może wejść i dokonać czegoś. Możemy mieć nawet serię takich spotkań, nawet miesiące, wątpię, że lata, ale możemy mieć nawet miesiące tak zwane suche, tymczasem jak tylko będziesz, Bóg ma dalej szansę. Dajesz jemu szansę i sobie szansę. I Dawid mówi: O jedno prosiłem i o to zabiegam, abym mógł zamieszkać w domu Pana przez wszystkie dni. Żebym tylko był, żebym tylko po prostu był. I on znał siebie. Przez to pokazuje, jak bardzo rozumiał, że człowiek potrzebuje tego. Bo bycie w domu jego jest dla mnie bezpieczne. Ale dalej pisze: tak, bo u Ciebie jest źródło życia, w światłości Twojej oglądamy światłość. Wiecie? Dawid mówi tak. Kiedy ja przychodzę do Domu Bożego, życie moje wygląda zupełnie inaczej, bo Jego światłość rozświetla to, co jest we mnie. Więc ja widzę światło odnośnie mojego życia. Wierzcie mi, to jest niesamowite, jak Bóg jest w stanie pokazywać pozytywne rzeczy w naszym życiu, kiedy my jesteśmy w Jego słowie. Jeśli nie jesteś w Jego domu, nie możesz doświadczyć rozświetlenia nawet swojej sytuacji i załamiesz się rzeczami zbyt szybko. A Dom Boże Ci pokaże, że nie jest tak źle, że z Tobą nie jest tak źle i że nie ma tak trudnej i tak ciężkiej okoliczności, której Bóg nie byłby w stanie podnieść, zmienić, uzdrowić i dokonać czegoś wielkiego, mimo tego, że wygląda to dzisiaj bardzo źle, to kiedy On rozświetla nad Tobą swoje Słowo, nagle Ty widzisz, że to jest możliwe i że wszystko jest możliwe i że coś może się stać. I to jest piękne, bo to jest w Słowie i to jest prawdziwe. W psalmie 66: Dawid mówi tak: Dlatego wejdę do domu twojego z całopaleniem, dopełnię ci ślubów moich. Wiecie, to był jego dom, Dawida dom, ale to był przede wszystkim Boży dom. I Dawid rozpoznaje to. I on mówi: Nie wejdę tam z pustą ręką. Inaczej mówiąc. Jestem odpowiedzialny za dom i buduję go słowem. Zobaczcie, on mówi: Ja nie wejdę z pustą ręką, ale również mówi: Wypełnię moje usta pozytywnie. Mówię: wypełnę, Wypełnię moje śluby, czyli będę budował mój dom słowem właściwym słowem. Czy wiecie, że małżeństwo można zniszczyć złym słowem? W momencie, kiedy. Ty z żoną mówisz słowo rozwód, to nie jest już dobrze. Dlatego, oczywiście, że do tego się dojrzewa i że słowo rozwód nie jest od razu, ale czasami można wyprzezać negatywne i budować zbyt szybko negatywne, i można zniszczyć coś, co mogło być pozytywne, i nawet jeśli wiecie, dwoje ludzi przeżywa trudny moment i trudną chwilę, to jeśli tylko nie zniszczą tego słowami i siebie słowami. Są w stanie wyjść z każdej choroby między nimi. Dokładnie to samo jest w kościele. Można zniszczyć siebie i swoje bycie w kościele złym mówieniem o kościele, złym mówieniem o czymś, co jest moim domem, bo tak naprawdę to jeśli to jest mój dom, ja chcę go chronić i nawet jeśli coś jest złego, ja chcę to rozwiązać, ale we właściwej postawie. Bo można wiele zniszczyć, kiedy mówimy złe rzeczy. Ale można też wiele zbudować, kiedy mówimy dobre. To, co mówisz, jest kluczem. W Psalmie 68 mówi tak: Ojcem sierot i sędzią wdów jest Bóg w swoim świętym przybytku. Bóg samotnym daje dom na mieszkanie, wyprowadza więźniów na wolność, lecz oporni pozostają w ziemi suchej. Wiecie, to jest dom dla ludzi, którzy są zranieni w swoich naturalnych relacjach. My widzimy, jak Kościół i wspólnota jest nieprawdopodobnym uzdrowieniem dla ludzi, którzy w swoim życiu są zranieni w relacjach. Przychodzą do nas ludzie, którzy są samotni. Nawet jeśli nie są samotni, samotni, to są samotni, ponieważ nikt ich nie rozumie czasami. Są ludzie, którzy są poranieni, odsunięci, odrzuceni, i ci ludzie znajdują swój dom, swoją rodzinę, znajdują ludzi, z którymi mogą być, żyć. I Mieć coś wspólnego, co jest myślę, że bardzo wyjątkowe. Ale Dawid również nie pozostaje jakiś ciemny w tym swoim opisie i pisze również o negatywnych stronach domu, które nie są do końca aż tak negatywne. W Psalmie 55 opisuje to tak. Bo to nie wróg mielży, co mógłbym znieść. Nie przeciwnik mój wynosi się nade mnie. Mógłbym się przed nim ukryć. Ale ty. Człowiek równy mnie, powiernik mój i przyjaciel, z którym mieliśmy wspólne słodkie tajemnice, do Domu Bożego chodziliśmy w tłumie. Inaczej mówiąc, Dawid mówi: Najgorszą rzeczą w tym wszystkim jest to, że to nie wrogowie, którzy gdzieś są tam, którzy mnie nie obchodzą, mnie męczą. Ale najgorsze jest to, że to ci, z którymi chodziłem do Domu Bożego i mieliśmy tajemnice, przeżywaliśmy wspólne rzeczy, przeżywaliśmy piękne chwile, i to oni mnie męczą i mnie dręczą. I to jest najtrudniejsze. Ale wierzcie mi, to wcale nie jest aż tak negatywne. Ja zobaczyłem to w zupełnie nowym świetle. Chcecie posłuchać tego? Zupełnie nowe światło. Dlatego, że tylko będąc blisko, można być zranionym. Widzisz, jeśli jesteś blisko, wystarczająco możesz być zranionym, i zranienie nie jest dowodem, że coś jest źle, tylko zranienie jest dowodem, że jesteś blisko. Co jest dowodem, że jest dobrze. Wiecie, zawsze myślałem. Pamiętam, jak ktoś kiedyś e, e, rozmawialiśmy gdzieś w jakimś miejscu, i ktoś powiedział: A wy, protestanci, w tych waszych kościołach, wy się wszyscy zawsze kłócicie i zawsze się męczycie między sobą. Ale pomyślałem sobie, być może wygląda to czasami z zewnątrz jak wada, ale to nie jest do końca wadą. Bo to oznacza, że ci ludzie, którzy są, są blisko siebie, żeby wystarczająco blisko, żeby się zranić. Wiecie, ja nie znam małżeństwa, które by się nie zraniło. Ale można zbudować takie, które będzie tylko układem, gdzie się nie będziemy widzieć i dla pewnych celów podpiszemy, że jesteśmy razem, ale nie mamy ze sobą nic wspólnego. Więc, jeśli nie mamy ze sobą nic wspólnego, naturalnie nie możemy się zranić. Dla mnie to. Dzisiaj, że ktoś się rani, jest dowodem, że jest dobrze, bo jesteś wystarczająco blisko. Jeśli nie jesteś wystarczająco blisko, nie możesz być raniony. A jeśli byłeś zraniony i dystansujesz się, żeby nie być zranionym, to popełniasz błąd. Dlatego, że nie ma ratunku od zranienia, jest tylko przebaczenie, które jest prawdziwym ratunkiem. Nie można zbudować niczego bez przebaczenia. Nie zbudujesz małżeństwa bez przebaczenia. Gdyby moja żona nie przebaczała mi wszystkiego i gdybym ja jej nie przebaczał wszystkiego, a wierzcie mi, ja mam więcej do przebaczenia niż ona, <głos> <głos> nigdy byśmy nie mogli zbudować małżeństwa w miarę sensownego. Ja nie mówię idealnego, bo nie jesteśmy, niech ideałami zajmą się inni, ale takiego, które w jakiś sposób działa i funkcjonuje. Ja już ją znam, więc kiedy ona wchodzi na swoje tory, ja już mówię: "Nunia, ty się nie uruchamiaj. I, I ponieważ ja już wiem, że ona się uruchamia w jakich rzeczach, ja wiem, kiedy mam ją studzić, wiem, kiedy mogę ją podgrzać, wiem, kiedy, kiedy jesteśmy w stanie przejść więcej bitwy niż normalnie. Są takie dni, kiedy ona będzie walczyć, ja będę walczyć i walczymy przez pół dnia. Czasami nawet dłużej. Rzadko kiedy przez dwa dni. Jakoś nam się to nie udaje. My walczymy bardzo ostro, ale bardzo krótko. Ale to mi mówi, że jesteśmy blisko siebie. Wierzcie mi, jeśli nie interesowałoby mnie, jak się czuję, gdyby mnie nie interesowało to, co z nią jest, prawdopodobnie ona nie raniłaby mnie, ja nie raniłbym jej i byłbym tak naprawdę doszczętnie zniszczony. Ponieważ bez takiej możliwości zranienia nie można nic zbudować. Ranią nas tylko bliscy ludzie. Dlatego mamy przebaczenie. Wiecie, mi łatwiej kochać cały świat, którego nie znam, niż bliską osobę, którą znam. Jest łatwo powiedzieć: Boże, jak ja kocham cały świat i wracam z powrotem do swojej sypialni, ponieważ nie muszę się z nikim zobaczyć, nikt mnie nie denerwuje. Tymczasem, kiedy stajesz się częścią Bożego domu, znajdą się ludzie, którzy Cię będą denerwować, znajdą się ludzie, których nie będziesz, będziesz ich omijał. Aż Pan nie da Ci objawienia, że ludziom trzeba przebaczać i że trzeba również rozmawiać z tymi, których nie lubimy. Wiecie, kiedyś myślałem, że to źle, że się ranimy, ale dzisiaj rozumiem, że to jest największy dowód zdrowia i bliskości. To jest dowód, że jest dobrze, a nie że jest źle. Jak się kłócicie, to znaczy, że jeszcze żyjecie. Kiedy się przestaniecie kłócić, to nie jest już dobrze. I w psalmie 92 Dawid mówi: Zasadzeni w domu pańskim, wyrastają w dziedzińcach Boga. Dawid nam mówi, że aby być częścią domu, trzeba być zasadzonym przez Boga. Dlatego Kościół to nie jest członkostwo, chce być członkiem bo no to nie partia jest chce być częścią. Ale częścią oznacza, ja jestem. Zrodzony, włączony, także soki płyną i staje się częścią organizmu, a nie członkiem, pionkiem. Zbity, chowamy. Jesteś częścią organizmu, to znaczy, że jesteś bardzo ważny, nawet gdy Ciebie nie widać. Bardzo ważny. I ja wierzę w to, że można patrzeć na Kościół albo na wspólnotę wierzących, jako coś, co wyciąga ze mnie czas, siłę, pieniądze. Festiwal powinien tu być aniołów teraz. Ale można też widzieć to, że jesteśmy tutaj, aby coś zrodzić razem, dać życie nowe i tworzyć coś, co będzie trwało dłużej niż my sami. Bóg łączy różnice, aby nas pomnożyć. Bóg nie łączy nas, takich samych, bo się z nas takich samych no, pomnożyć ludzkości nie dałoby. Ja go mogę lubić, mogę go posmerać. On może mnie posmerać, ale nic nie możemy zrodzić. Więc w życiu nie chodzi o smeranie, w życiu chodzi o zrodzenie, dlatego Bóg łączy różnice, po to, aby coś zrodzić. Tak samo jest ze wspólnotą. Dlaczego my jesteśmy tutaj razem? A dlaczego nie jest tak, że każdy z nas mógłby pójść do domu i wielbić sobie Boga w domu, przeczytać tą samą Biblię, nawet może na Skype się spotkajmy i przez internet poczytajmy? Dlaczego musimy być razem? Bo razem, kiedy jesteśmy połączeni, kiedy wspólnie razem nie tylko siedzimy, ale wspólnie razem coś budujemy, w ten sposób z tych różnic my tworzymy i pomnażamy coś i to sprawia, że możemy zrobić o wiele więcej niż. Ci sami ludzie rozproszeni w pojedynkę. Budujemy coś, aby kolejne pokolenie, które przyjdzie tutaj, będzie przekazywać dalej i opowiadać o nim te dzieła, które on uczynił w moim życiu i w Twoim życiu. Myślę, że to, że mamy tutaj spotkania i że mamy wspólnie razem regularne życie, bycie ze sobą, tworzy coś bardzo szczególnego w nas i tworzy coś bardzo szczególnego przez nas. Niestety nie będziesz mógł sprawdzić, przejść życia i powiedzieć warto było, a może nie warto było cofnąć się i zacząć jeszcze raz. Masz tylko jedno życie, więc będziesz musiał wybrać podróż życia i to będzie kosztowało ci całe życie. Więc kiedy zadasz mi pytania, a myślę, że niektórzy z was zadają mnie, czego od nas chcesz? Powiedz nam wprost. Dobrze. Dziękuję ci, że zadałeś mi to pytanie. Mam zamiar ci odpowiedzieć na nie. Proszę cię, abyś pomyślał i podjął decyzję odnośnie kilku rzeczy. Pierwsze, chciałbym, żebyś pomyślał, gdzie jest twoje miejsce. Gdzie jest twoje miejsce? Myślę, że miejsce w życiu jest bardzo ważne. Myślę, że odkrycie miejsca jest bardzo ważne. Myślę, że czasami mamy pokuszenia, kiedy odnajdziemy miejsce, czasami to miejsce jest trudne dla nas, ludzie są trudni dla nas i widzimy, jak wielu ludzi nie wytrzymuje próby miejsca. Bo tak naprawdę trzeba przejść pewne próby, żeby swoje miejsce potwierdzić. I żeby się naprawdę zakorzenić. Dlatego w przyszłym tygodniu będziemy mówili, jak rozpoznać swoje miejsce w życiu. Myślę, że to jest ważne dla wielu ludzi dzisiaj. Ludzie nie wiedzą, jakie jest ich miejsce, gdzie jest ich miejsce, gdzie nie, nie tyle gdzie należą, ale czego są częścią. Chciałbym, żebyś pomyślał, gdzie jest Twoje miejsce. Chciałbym, żebyś pomyślał, czy jesteś naprawdę połączony. Z kim jesteś połączony? Ja nie mówię, że wszyscy muszą być połączeni tutaj, ponieważ ja nie wierzę w to, że Bóg połączy wszystkich ludzi tutaj, nie, ale jeśli nie nawet, to z kim jesteś? Jeśli nie tu, to gdzie? I jak budować te połączenia w życiu? I ostatnie, czy chcesz budować Boży dom? Chciałbym zadać Ci to pytanie: czy chcesz budować Boży dom? Chcę, żebyś pomyślał. Myślę, że budowanie Bożego domu, to znaczy połączenia z ludźmi, połączenia między ludźmi, jest największym przywilejem życia, jaki mamy. Budujemy domy na różne sposoby, budujemy domy razem, budując nasze domy, nasze rodziny, ale też budujemy domy tutaj. I budujemy jeden wspólny dom z tych ludzi, którzy tutaj są. I budujemy ten dom, wiecie dlaczego? Bo wierzymy w to, że wielu ludzi w tym mieście jest bez domu. Bez duchowego domu. I ktoś może powiedzieć: jest wiele mieszkań w Koszalinie, tak, jest wiele mieszkań, wiele domów, wiele się może buduje, nawet, ale jest wielu ludzi, którzy nie mają domu, nie wiedzą gdzie należą, nie wiedzą czego częścią są, nie mają duchowych domów.